Piotr, zdradź mi, jaką macie taktykę, aby pokonać drużynę WOŚP. Powiem szczerze, że za taktykę odpowiedzialny jest Radosław Majdan, nasz trener, i jeszcze nie było tej ostatecznej odprawy. Na razie jesteśmy po serii sparingu, po kilkunastu treningach. Nie wiem do końca, jakie wnioski ma dział, który rozpracowywał drużynę WOŚP. Tutaj między innymi mogą Państwo zerknąć, zobaczyć. Michał, mój kolega, jest przypytywany właśnie przez Wojtka Mazolewskiego z drużyny WOŚP, który zapewne stara się zdobyć informacje na temat naszej gry. Powiedziałem Michałowi, żeby nic nie mówił. Ja mogę Państwu zdradzić, gram na prawej obronie. Prawa obrona, okej, to musimy koniecznie zapamiętać. To powiedz mi w takim razie... Pozycja numer 3. Pozycja numer 3, będziemy kibicować, a ja teraz bardzo Cię proszę, abyś powiedział nam wszystkim, jakim trenerem jest Radosław Majdan. Jest ostrym zawodnikiem? Ja powiem szczerze, że Radosław... Radosław jest miłym człowiekiem. Miłym człowiekiem i tutaj na pewno nie ma tak zwanego zamordyzmu w naszej szatni. I myślę, że obecność jego w mediach i znajomość tematu, jakim jest piłka nożna, pomaga mu w przekazywaniu pewnych myśli nam, totalnym laikom piłkarskim. Jest to bardzo sympatyczne współpracować z Radkiem i powiem szczerze, że jestem bardzo mile, może nie zaskoczony, ale na pewno bardzo fajnie jest z nim trenować. Jak się czujesz na murawie? Świetnie. Świetnie, mimo że ja nie jestem usportowionym szczególnie typem, to spełniam poniekąd swoje dziecięce marzenia, bo bardzo pasjonuję się piłką, pasjonuję się klubem, który gra na tym stadionie, więc jest to spełnienie marzeń i pierwszy raz widzę ten stadion z tej perspektywy, a nie z perspektywy widza. Czy jest w Waszej drużynie drugi Lewandowski? No, ja bym zwrócił uwagę na Adriana Mielnika, pana z TVN24. Młody człowiek, ciągle perspektywiczny i myślę, że jeszcze w tym wieku, gdyby rzucił dziennikarstwo, mógłby zostać profesjonalnym futbolistą.